Cześć, ja nazywam się Paweł Leżuch i dzisiaj opowiem Ci trochę o tym, w jaki sposób znaleźć pomysł na własny kurs online albo na własne produkty cyfrowe, bo to niekoniecznie muszą być kursy online. Zapraszam. Ten brak pomysłów jest rzeczą normalną, to nie jest tylko tak, że początkujące osoby mają coś takiego, ale to, że musimy jakiś pomysł znaleźć na produkt, na swoją firmę, to jest normalna rzecz i to występuje i u doświadczonych przedsiębiorców, u doświadczonych twórców, także nic się nie przejmuj, to jest rzecz całkowicie normalna. Tych metod na znalezienie pomysłu na własne produkty jest bardzo dużo. Jeżeli jesteś w czymś dobry, znasz się na czymś, no to jak najbardziej to jest najlepsza metoda. Czyli przykładowo, jeżeli zajmujesz się zawodowo tworzeniem stron internetowych, no to idź w tym kierunku. Jeżeli, nie wiem, grafiką komputerową, idź w to. Jeżeli możesz podpowiedzieć coś z jakiegoś twojego obszaru, albo stworzyć produkt właśnie z obszaru, którym się zajmujesz przez jakiś czas, masz w tym swoje doświadczenia, no to najlepiej idź właśnie w tym kierunku. Ale co w sytuacji, kiedy nie czujesz się specjalistą, nie czujesz się ekspertem w żadnej dziedzinie i szukasz trochę takiego pomysłu na siebie, nie wiesz czym się w życiu zająć? Co teraz? I od razu szybkie ogłoszenie. Jak sobie wejdziesz na stronę pawellezuch.pl/200, to tam jest do pobrania lista 200 gotowych już pomysłów na swoje kursy online albo e-booki. Więc wejdź na pawellezuch.pl/200, zostaw tam swojego maila i taką listę będziesz mógł albo będziesz mogła sobie pobrać. Pierwsza sprawa. Zauważ, że produkty cyfrowe to nie są tylko kursy online. Ty nie musisz być koniecznie nauczycielem w jakiejś dyscyplinie. Ty nie musisz sprzedawać typowo produktów wiedzowych, bo produkty cyfrowe to tak samo lista 20 przepisów na ciasto. To też jest produkt cyfrowy, który można sprzedawać, a ty nie musisz być jakimś kucharzem zawodowym albo cukiernikiem, żeby coś takiego zebrać i sprzedawać, tak? Więc niekoniecznie muszą to być typowo produkty wiedzowe. Nie musisz być typowo nauczycielem w jakiejś dziedzinie, ale mogą to być produkty zupełnie różne. Inny przykład. To może być zestaw nagrań audio. Możesz to nazwać audiobooki albo nagrania, dowolnie. Ale to mogą być po prostu bajki dla dzieci. Ok? Więc sprzedajesz bajki dla dzieci, tworzysz jakieś historie, nagrywasz je w formie audio i sprzedajesz jako produkty cyfrowe. Ten przykład bajek to był przykład z grupy Mastermind, więc jest to autentyczny przypadek, gdzie osoba, to chyba jakaś dziewczyna zrobiła taki zestaw bajek dla dzieci, ale w tych bajkach przemyca angielskie słówka, więc to są bajki, no, które łączą taką rozrywkę z edukacją. I tutaj przemyca angielskie słówka i uczy dzieci języka angielskiego. No i tych bajek sprzedała w ciągu chyba 3 dni kilka tysięcy, nie wiem, to było chyba 7 tysięcy. Wiem, że na tych bajkach w ciągu 3 dni wygenerowała 120 tysięcy złotych. Więc takie efekty na tym można osiągnąć. Jak sobie pobierzecie tą listę 200 pomysłów na produkty cyfrowe, no to tam możecie zauważyć naprawdę masę różnych tematów, z których takie produkty można tworzyć. Bo zobacz, jak zmienił się sposób naszego działania, jak my teraz działamy. Jeżeli chcemy sobie przykładowo wymienić żarówkę w samochodzie, no to jak robimy? Nie szukamy jakoś w instrukcji, jak to się robi, no bo to niby jest prosta rzecz, ale w niektórych autach, żeby się dostać do tej żarówki, no to trzeba się trochę nakombinować. Więc co robimy? Wchodzimy na YouTube'a i szukamy tutorialu, wideo, jak to zrobić. My teraz praktycznie z każdą prostą rzeczą, którą musimy zrobić, no to najpierw sprawdzamy w internecie tutorial, jak to się robi. No i dlatego też te kursy online bardzo dobrze się sprzedają, no bo my już jesteśmy przyzwyczajeni do takiego działania, że jeżeli musimy coś zrobić, no to chcemy mieć poradnik krok po kroku, jak coś takiego się robi. No ale dobra, Paweł, skoro to wszystko jest na YouTubie, no to czemu ktoś miałby kupić mój kurs albo mój produkt, skoro ta wiedza jest dostępna w internecie? Z kilku powodów. Powód numer jeden jest taki. Zobacz, jeżeli chcemy coś zrobić, zaczynamy szukać tej wiedzy w internecie, no bo tej wiedzy w internecie bezpłatnej jest masa. Zaczynamy szukać, no i znajdujemy jakieś jedne informacje, ok. Później szukamy dalej, znajdujemy kolejne informacje, no i okazuje się, że tutaj znowu autor tych informacji mówi co innego niż ten pierwszy. No to szukamy dalej. Im więcej tych informacji zbieramy, to się okazuje, że te informacje są ze sobą sprzeczne. Jedni mówią tak, jedni mówią tak. No i my w końcu dalej nie wiemy, jak mamy to zrobić. No i tu przewaga kursu online jest taka, że w kursie online masz powiedziane, dobra, jesteś w punkcie A, no to zrób tak, tak, tak i tak i będzie dobrze. Masz konkretną drogę pokazaną, żeby dojść do jakiegoś punktu. W takim kursie nie musisz zbierać różnej wiedzy z różnych obszarów i się zastanawiać, co zrobić, czy zrobić tak, czy zrobić tak, tylko jesteś prowadzony krok po kroku. Musiałem wjechać w las, żeby móc na legalu występować bez maski, ale jest całkiem sympatycznie.
Dlaczego jeszcze kursanci mieliby kupić od Ciebie kurs, skoro mogą to znaleźć w internecie? Możesz zaoferować dla nich tak zwaną wartość dodaną. Czym jest wartość dodana? To jest coś, czego oni nie dostaną na YouTubie albo w jakichś innych poradnikach, tylko dostaną to u Ciebie w kursie. Przykładowo może to być dostęp do grupy wsparcia, mogą to być jakieś konsultacje z Tobą, może to być wsparcie z Twojej strony albo jakieś cykliczne live'y specjalnie dla kursantów, cykliczne webinary, albo jakaś grupa mastermind, gdzie oni będą mogli zadawać pytania, gdzie oni będą na bieżąco mogli z Tobą pracować, gdzie Ty będziesz też trochę stał z batem nad nimi i oni będą mieć taką motywację do pracy. Bo Ty będziesz to regularnie sprawdzał na tych spotkaniach mastermind. Więc to jest coś, czego kursanci nie dostaną na YouTubie. Co z tego, że mają masę wiedzy. A mogą dołączyć do kursu, dołączają do takiej społeczności i mają takie poczucie, że oni pracują razem z Tobą i Ty czuwasz nad ich postępami i mają wsparcie z Twojej strony. Ty im w tym będziesz pomagać. To jest ta wartość dodana. Kolejna rzecz, jak znaleźć pomysł na swój kurs online albo na produkty cyfrowe, to nie wymyślaj tego pomysłu, tylko szukaj problemów, które ludzie mają, o co ludzie pytają i później znajdź rozwiązanie tego problemu i dostarcz to rozwiązanie. No to jest trochę wyświechtany banał z jednej strony, ale z drugiej strony w ten sposób właśnie powinno się budować agendę takich kursów, czyli robimy to w ten sposób. Szukamy jakiejś grupy docelowej, grupy odbiorców. Przykładowo, wokół mnie już jest zebrana jakaś społeczność, bo mam już grupę słuchaczy podcastu, mam już listę mailingową i przykładowo co ja zrobiłem? Po pierwsze, zrobiłem takie indywidualne rozmowy. Nie są to konsultacje, bo ja nie prowadzę konsultacji, tylko takie coś w stylu konsultacji, ale nie konsultacje, czyli takie indywidualne rozmowy. Spotykałem się po prostu na Zoomie z ludźmi, którzy chcieli tworzyć takie produkty cyfrowe i pytałem, jakie mają problemy, co ich interesuje, dlaczego jeszcze nie zrobili swoich produktów, z czym przydałaby im się pomoc, tak? I zbierałem po prostu od nich informacje, rozmawiałem z tymi ludźmi i wiedziałem, jakie oni mają problemy, co ich trapi. Kolejna rzecz, którą zrobiłem, krok numer dwa, to były ankiety. Tylko to już zadziała, jeżeli masz jakąś społeczność. Wysłałem ankiety do moich odbiorców. W tej ankiecie było kilkanaście pytań właśnie dotyczących tego tematu i użytkownicy sami zgłaszali problemy, które mają. Sami mówili, z czym przydałaby im się pomoc. I później, jeżeli masz już takie ankiety, ja tych ankiet zebrałem kilkadziesiąt, no to widzisz, o co ludzie pytają i na tej podstawie nie musisz wymyślać pomysłu na swój kurs, na swój produkt, bo widzisz, jakie ludzie mają problemy. Jeżeli masz jakieś doświadczenia w tym temacie, no to możesz pomóc im te problemy rozwiązać. Dobra, ale ja nie mam swojej społeczności, Paweł, no to co ja mam zrobić? Zamiast wysyłać te ankiety, no bo dobra, ja w szybki sposób zebrałem kilkadziesiąt ankiet, ale jeżeli nie masz swojej społeczności, no to możesz wykorzystać tą pierwszą metodę, o której mówiłem, czyli takie indywidualne rozmowy jeden na jeden. Jeżeli widzisz, że ktoś pyta na Facebooku, na grupie jakiejś tematycznej, o ten temat, o którym Ty gdzieś tam myślisz albo na którym się znasz, ta osoba ma z tym problem, no to wiesz, zaproś ją do znajomych albo po prostu wyślij do tej osoby wiadomość i porozmawiaj z tą osobą, zadaj trochę takich głębszych pytań i dowiedz się, co tą osobę boli, jakie ta osoba ma problemy, z czym mógłbyś tej osobie pomóc. I tak zrób kilka razy, kilkanaście razy na Facebooku, na Instagramie, na LinkedInie, w dowolnym medium, nawet na YouTubie i po prostu rozmawiaj z ludźmi indywidualnie, jeden na jeden. Bo widzisz, my się trochę fiksujemy na jakiejś automatyzacji, marketingu i nie wiadomo na czym, żeby to był jakiś dochód pasywny, żeby to działało samo, ale te kursy online, no to nie oszukujmy się, to nie będzie działało samo, to wymaga bardzo dużo pracy z Twojej strony i zobacz. Żeby zarobić jakieś przyzwoite pieniądze, jeżeli będziesz sprzedawał kurs online albo inny produkt cyfrowy za 500 zł, myślę, to jest fajna cena, no to zobacz, żeby zarobić 10 tysięcy przychodu, no to wystarczy Ci 20 osób, które kupią Twój kurs. 20 osób, to nie jest aż tak dużo, Ty nie musisz robić jakiejś wielkiej automatyzacji, tylko Ty możesz nawet rozmawiać z tymi ludźmi, budować takie relacje z nimi jeden na jeden, i z tych osób, z którymi będziesz rozmawiać, możesz znaleźć 20 kursantów. Ten motor na zdjęciach i na filmie, on nie wygląda na taki wielki, ale on jest po prostu potężny. BMW Walk Around. Jeżeli ta tematyka produktów cyfrowych Cię interesuje, czyli kursów online, jakichś kursów audio, e-booków, PDF-ów, które możesz sprzedawać, audiobooków, nie wiem, o czym jeszcze nie powiedziałem. Jeżeli taka tematyka Cię interesuje, to wejdź na stronę pawellezoch.pl/200. Zostaw tam swój adres e-mail, ja do Ciebie wyślę listę 200 pomysłów na takie produkty. Zobaczysz, jakiego typu produkty to mogą być. I później będę Ci regularnie podsyłał jakieś takie tematy właśnie dotyczące kursów online i ogólnie produktów cyfrowych.
Myślę, że ta wiedza, którą Ci będę wysyłał w mailach, może Ci się przydać. Także pawellezoch.pl/200, a jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, no to kliknij ten czerwony przycisk na dole, no i mam nadzieję, będę mógł Ci się dalej pokazywać. Dobra, tyle na dzisiaj, a ja wsiadam na machinę i jadę dalej śmigać. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku.